Praca ciężka, bo nie zawsze czas uzyskania takiego dokumentu jest zależny od nas, tak? My zwracamy się do Regionalnej Dyrekcji na przykład Ochrony Środowiska i tak naprawdę no, nie wiemy, w jakim czasie otrzymamy tę odpowiedź, czy otrzymamy ją w ciągu tygodnia, czy w ciągu miesiąca. Więc tutaj dopisywanie czegokolwiek na tym etapie już nie wchodzi w grę. Ale ja, tak jak powiedział tutaj Pan Wojtek, to jest początek, wydaje mi się, nawiązania współpracy. To jest pierwszy taki wniosek dla tej gminy. Mamy nadzieję, że ta współpraca się zawiąże, będzie przynosiła owoce i będziemy próbowali dalej tę współpracę rozszerzać i rozszerzać ofertę współpracy. Czy jeszcze Państwo radni chcą zabrać głos, Pan radny? Praktycznie tutaj wszystko zostało powiedziane. Tak, nie, że zgłaszają się do odpowiedzi. Pamiętacie dyskusję na temat pętli mazurskiej? Też Pan się wypowiadał wtedy, że mamy takie czasy, że praktycznie same działanie na szczeblu gminy czy powiatu to mało daje, z uwagi na to, że nie można pozyskać środków zewnętrznych. Już na chwilę obecną nawet kilka powiatów zrzeszonych występujących z jedną inicjatywą, z jednym działaniem, to jest za mało i dlatego ten nasz partner zewnętrzny z obcego kraju jest niezbędny w tym przypadku. Żeby pozyskać akurat, mieć łatwiejsze możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dobrze, w takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy Miłki do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi i zabezpieczenia środków finansowych do projektu w ramach programu współpracy Interreg Litwa Polska 2014-2020, kontynuacja współpracy za 2007-2013. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. No, a przepraszam bardzo, bo tak zaradnym. To 12 głosów za, kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jeden głos wstrzymujący się. Bardzo proszę o podnoszenie rąk troszeczkę wyżej. Kolejna uchwała. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminach do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Projekt uchwały również omawiany na posiedzeniu Komisji Stałych. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Ja szczerze mamy przyjemność gościć Panią Kierownik. Czy są takowe pytania ze strony Państwa radnych? Bądź jakieś niejasności co do projektu uchwały, bądź celowości i podjęcia. Uzasadnienie jest na odwrocie projektu uchwały. Czy Państwo mogli się zapoznać o celowości i konieczności podjęcia uchwały? Pytań nie widzę. Tak, w takim razie bardzo proszę o opinię komisję. Komisja w tej sprawie spotkała się w dniu wczorajszym. To było między innymi tematem spotkania w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej. Jednogłośnie się określiła za przyjęciem uchwały, projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do podjęcia uchwały. Kto z Szanownej Rady jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dzisiejszego spotkania, mianowicie dotycząca podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Jest to niejako kontynuacja uchwały podjętej na ostatniej sesji kwietniowej. Projekt uchwały również omawiany na posiedzeniu komisji, ale jeżeli są jeszcze pytania bądź uwagi, to bardzo proszę.
Panie radne, chcę zabrać głos. W takim razie bardzo proszę o opinię komisję. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Za głosowało 4 członków komisji, przeciw nie było nikogo. Głosów wstrzymujących się był 1. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma wolę zabrania głosu co do projektu uchwały? W takim razie przechodzimy do procedury głosowania. Kto z Szanownej Rady jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata? Proszę o podniesienie ręki. 11 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? 1 głos przeciwny. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, uchwała została podjęta większością głosów. Punkt kolejny. Wolne wnioski. Sprawy różne. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, chciałabym się odnieść tutaj do interpelacji częściowo, bo nie wiem, czy wszystkie jestem w stanie w tej chwili do wszystkich tutaj interpelacji Pana Radnego Łukaszu odnieść się. Natomiast powiem tak, zapoznałam się z informacją umieszczoną na portalu Facebook Pana Radnego i niestety mogę stwierdzić, że część tych informacji ma charakter nieprawdziwy i wręcz obraźliwy. Zawarte w artykule Pana sformułowanie, że jest to bandycki skok na Wasze portfele, drodzy Państwo, dotyczący podniesienia wysokości opłaty adiacenckiej na skutek uchwały Rady Gminy, sugeruje, iż działania osób podejmujących i przygotowujących projekt uchwały są niezgodne z prawem. Sformułowanie bandycki skok ma, podkreślam, charakter obraźliwy i narusza dobre imię osób, których działań ten zwrot dotyczy. Porównanie działań osób zasiadających w organach władzy samorządowej do działań bandytów podważa zaufanie obywateli do tych osób. Zwracam się do Pana w takim razie z takim wnioskiem, że zgodnie z artykułem 24, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, przytoczę, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutku, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Co istotne, to właśnie na Panu, Panie Radny, spoczywa obowiązek udowodnienia, iż działania radnych, jak również działania wójta, są właśnie bandyckim skokiem na portfele obywateli. Również chciałabym się odnieść do danych, bo tutaj padło też pytanie odnośnie przedstawionych danych dotyczących sprawozdań finansowych i zadłużenia gminy. Myślę, że wszyscy Państwo jesteście świadomi, iż ponosicie odpowiedzialność za dane, które są upubliczniane. Pan Radny, jak i wszyscy Szanowni Radni otrzymujecie dokumenty typu sprawozdanie z wykonania budżetu, typu informacja o wykonaniu budżetu,
I tak, proszę Państwa, pierwsza bzdura, która została podana jako informacja, zadłużenie gminy w końcu roku 2014, tak podaje pan radny, wynosiło 2,7 miliona złotych. Informuję po raz kolejny szanownych mieszkańców, szanownych radnych, że zadłużenie na koniec roku 2014 wynosiło, dokładnie cytuję, 5 431 251 zł i 60 groszy. Przy osiągniętym dochodzie na poziomie 15 242 272 zł 66 groszy, a nie jak pan radny podaje, że około 14 milionów. Co stanowiło, powtarzam, w odniesieniu do osiągniętego dochodu 35,6% zadłużenia w odniesieniu do wykonanego dochodu. Oczywiście przypominam także Państwu, nieraz o tym informowałam szanowną Radę, że oprócz tego zadłużenia kredytowego w tej kwocie podanej przeze mnie zafunkcjonował dług w postaci niespłaconych wymagalnych zobowiązań w wysokości około 1,5 miliona. To był stan na koniec grudnia 2014 roku. Idąc dalej, panie radny, nie rozumiem zupełnie sformułowania pana, co to oznacza, iż pisze pan, dług, którego gmina jest wierzycielem, wynosi 8,9 miliona złotych, to jest 45% dopuszczalnego limitu. Nie wiem zupełnie, skąd wziął pan takie sensacyjne informacje, ponieważ w roku bieżącym gmina do tej pory nie zaciągnęła jeszcze żadnego kredytu inwestycyjnego, a na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy wynosi 5 318 561 zł przy planowanym dochodzie, oczywiście mówię o planowanym, bo to jest dopiero połowa roku, 18 822 i 9 zł. Jak widać, dług ten jest niższy w porównaniu do roku zadłużenia kredytowego, które było na koniec roku 2014. Natomiast rok 2015 osiągnięto dochód na wysokości 16 356 756,09 zł, a dług na koniec roku wyniósł 5 562 358, zadłużenie kredytowe, co stanowiło 34% osiągniętego dochodu, czyli jak widać procentowo to zadłużenie zmalało. Nie wiem, skąd wziął pan informację na temat 2 700 000 zadłużenia w roku 2014. Dane, które w tej chwili zacytowałam, pochodzą z dokumentów, które wszyscy państwo radni otrzymujecie zawsze i to jest naszym obowiązkiem. W związku z tym ja bardzo bym prosiła, żeby pan radny jednak podając informacje i je upubliczniając, skonfrontował to z dokumentacją, którą otrzymuje. Jeżeli są wątpliwości, zawsze urzędnicy służą radą i wyjaśnieniem kwestii niejasnych. Chciałabym jeszcze może odnieść się w takim razie, nie będę tutaj cytować całego artykułu, bo tutaj pan wspomniał też o tej współpracy z firmą Promat, że jakoby wójt manipulował, bo zorganizował wyjazd dla radnych, tak, do Kozłowa. No przepraszam bardzo, ten wyjazd był przeze mnie zorganizowany na wniosek, na prośbę państwa radnych. Więc proszę nie manipulować takimi sformułowaniami. Prośbę państwa radnych ja zorganizowałam wyjazd, żeby można było na miejscu spotkać się z tamtejszym wójtem, z przewodniczącym rady, zadać pytanie, żeby mieć szerszy obraz podejmowanej decyzji. To nie była żadna manipulacja z drugiej strony. Nie chciałabym też się odnosić tutaj do tej wyceny, kalkulacji kosztów. Ja nie mówię, że pan nie ma racji, natomiast sugerując te oszczędności na poziomie, powiedzmy tam, które mogłaby gmina uzyskać, nie wchodząc we współpracę ze spółką. W ogóle pomija pan to, że w tych kosztach na przykład, jeżeli mamy bazować na kredytach, to nie wyliczył pan w ogóle, nie ma tutaj mowy o tym, jakie będą odsetki od tego kredytu przez te 7 lat,
jaka będzie wysokość obsługi długu tego kredytowego. Tych informacji tutaj w wyliczeniach, jak on podaje, wykonanych przez pana eksperta, nie ma, więc ja, jeżeli już chciałabym mieć taką rzetelną informację i moglibyśmy wtedy w tej kwestii podyskutować. To jest bardzo dużo tych zarzutów, ale nie chciałabym do wszystkiego się odnosić, bo można to sobie przeczytać. Natomiast reasumując swoją wypowiedź, chciałabym w związku z tym składam wniosek, że szanowny panie radny, żądam dokonania złożenia stosownego oświadczenia na swoim profilu na portalu Facebook, w którym sprostuje pan nieprawdziwe i obraźliwe informacje pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Ja uprzejmie proszę o dokonanie sprostowania. Dziękuję. Czy mogę zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zainteresowanie się w końcu palącymi problemami naszej gminy. I cieszy fakt, że ten artykuł przeczytało bardzo dużo osób. Około 4000 ludzi. Mniej więcej tyle liczy nasza gmina, więc myślę, że informacja o autentycznym stanie naszej gminy dotarła do bardzo wielu osób i więcej osób ma ogólny pogląd na sprawy, które rozwijają się w naszej gminie. Jeżeli pani wójt uważa, że w jakiś sposób złamałem prawo, proszę złożyć doniesienie do prokuratury. Ja uważam, że takiego prawa nie złamałem, ponieważ język, jakim posługuję się w pisaniu różnych artykułów na swoim profilu na Facebooku, to jest język prosty i zrozumiały dla wszystkich ludzi. Używając zwrotów bandycki skok na portfele naszych mieszkańców gminy Miłki, źle pani zinterpretowała, ponieważ uważam, że w tym zwrocie nie ma ani jednego odniesienia do osób, które zasiadają w urzędach, bądź do szanownych państwa radnych. Po prostu decyzji podjętych nie da rady cofnąć. Dalej podtrzymuję zdanie, że był to bandycki skok na portfele naszych mieszkańców, ponieważ w jawny sposób podjęto decyzję, która działa na niekorzyść tych wszystkich, którzy mają swoje nieruchomości i chcą je sprzedawać. Co więcej, może jakieś padły pomyłki w określeniu tych sum, tych kwot odnośnie zadłużenia gminy. Może pojawiły się jakieś drobne błędy, za co przepraszam. Trzeba będzie je na pewno sprostować. Jednak na tę chwilę wszyscy sobie zdajemy sprawę, że sytuacja w naszej gminie nie jest kolorowa, że zadłużenie w naszej gminie istnieje i zawsze było i jest, ale proszę sobie uświadomić, dlaczego nie głosowałem za absolutorium pani wójt dzisiaj. Nie głosowałem dlatego, że uważam, że pani polityka nie zmierza w dobrym kierunku. Pani nie ma dobrego planu na tą gminę, takiego planu, który wyciągnąłby tą gminę z długów. Ja jestem otwarta na współpracę i jeżeli pan ma ciekawe pomysły, to ja bardzo proszę o to, żeby przyjść i współpracować, panie radny. Oczekuję. Żeby to nie odbywało się tylko na przygotowaniu przez pana wystąpienia na sesji i nie bycia nawet do końca często na każdej sesji. Bardzo zapraszam pana, nie raz już to mówiłam, powtarzałam, że zapraszam do współpracy. Również pan zarzucił tutaj lekceważące potraktowanie pana w jakiś sposób taki, więc nie będę cytować tego sformułowania, które jest na pana stronie. To, że nie przyjęłam pana wniosku, chociażby ostatniego o umiejscowienie w sali obrad krzyża. Przepraszam, czy pan składał do mnie taki wniosek? Przepraszam bardzo, czy obrady sesji to jest miejsce i czas, żeby prostować sytuacje, które w jakiś sposób panią szkalują, nie wiem, czy zagrażają panią radną. Jeżeli pani ma jakiś problem na tym gruncie, proszę złożyć doniesienie do prokuratury, powtarzam jeszcze raz. I przede wszystkim życzyłbym, żeby pani, podejmując jakiekolwiek decyzje, kierowała się dobrym imieniem naszej gminy. Stosowała taką politykę, która nie będzie miała na celu zadłużanie tej gminy, ale wyciąganie jej krzyża, to ja chcę przerwać.
kolega zaproponował, a radni powiedzieli, że nie widzą, że nie widzą potrzeby. Józek, zajęliśmy stanowisko ogół rady. I nie widzę potrzeby, żeby pani wójt musiała zajmować stanowisko. A ja poinformowałem pana, że jeżeli pan podtrzymuje stanowisko, proszę złożyć wniosek formalny, tak, który przedstawię radzie, aby mogła zająć stanowisko. To po pierwsze, teraz ja, drodzy panie radny, zabiorę głos. Wzywam pana również do ustosunkowania się w części dotyczącej, gdzie napisał pan, że w pośpiechu i pod naciskiem radni byli przekonywani przez pracownika Urzędu Gminy, że warto, nawet trzeba podjąć takową współpracę, tą dotyczącą podjęcia cytowanej uchwały. Ale przecież to jest prawda, panie przewodniczący. Panie radny, przyszedł pan Bojarski, który powiedział, panie radny, że czy ja mogę prowadzić na żadne inwestycje, że trzeba tą współpracę. Panie radny, czy pozwoli mi pan prowadzić sesję? Ale pan też mi wchodził w słowo. Ale ja mogę. A ja nie mogę. Nie, pan ma jakieś przywileje? Szanowny panie radny, jest pan drugi rok radnym i nie zna pan podstawowych, elementarnych zasad funkcjonowania rady. Za to gratuluję panu, że pan już jest drugą kadencję. Dziękuję bardzo. Ale obraża pan radnych, nikogo nie obraziłem, że działali pod naciskiem i nieświadomie. Poza tym, szanowny panie radny, rada mnie wybrała tutaj po to, abym przestrzegał pewnych zasad i norm co do funkcjonowania rady. Natomiast pan wychodzi z sesji, wchodzi kiedy chce, przysypia na sesji. Mówi pan nieprawdę w tym momencie. Mówię prawdę. Panie. Mówi pan nieprawdę. Na poprzedniej sesji pan dwa razy wychodził i wchodził, nie informując nikogo. To nieprawda. Wychodziłem wtedy, kiedy była przerwa i opuściłem sesję wtedy, kiedy zakończyło się głosowanie. Panie radny, poza tym co do sposobu wypowiadania się, chciałbym panu przypomnieć, że odsyłałem pana zarówno do statutu, jak i do ustawy o samorządzie, że poza kolejnością jedynymi osobami na sesji Rady Gminy, które mogą zabierać głos, jest przewodniczący rady i wójt. Nie radny. I to przewodniczący prowadzi sesję, nie radny. Mam nadzieję, że pan to zrozumie i weźmie do siebie. Panie radny Dominik, bardzo proszę. Ja również chciałbym ustosunkować się do tego języka. Na przykład tutaj kwestia obrażania nas. Radni poszli na łatwiznę i marnotrawstwo. Nie czuję się, żebym akurat poszedł na łatwiznę, bo wszystkie czynności, które robię, to staram się dogłębnie z nimi zapoznać się. Dalej, język niedomówień i oskarżeń, niestety klapki na oczach, zamknięte uszy na głos rozsądku, brak własnego zdania i pełne zależności, nie wiem jakie zależności, też mnie to strasznie irytuje. Głos zabrałem z uwagi na to, że kamyczek do mego ogródka został wrzucony. Faktem jest, jako obywatel znalazłem śmieci. To były śmieci, nie papierek od cukierka, tylko cała przyczepa odpadów wrzucona w lesie. Normalnie zgłosiłem do funkcjonariuszy, którzy tym powinni się zajmować. Mając na uwadze artykuł, kto czytał ze zrozumieniem, artykuł dotyczył śmieci w naszej gminie, a nie osoby Józefa Dominiuka. Może tylko dopowiem dalszy ciąg tego. Nasza Straż Gminna wykonała czynności sprawdzające w tym kierunku statutowe, które nakazuje ustawa o strażach gminnych i kodeks postępowania o wykroczeniach. Pouczyła właściciela, że pod presją mandatu ma te śmieci usunąć. W notatce, która została wyegzekwowana przez panią wójt od komendanta, to nawet widnieje nazwisko właściciela, który od kilku miesięcy jest w Stanach, bo funkcjonariusz Straży Gminnej rozmawiał z pracownikiem i nawet nie wiedział o tym. To znaczy, że profesjonalne wykonanie było zadania. Pracownik śmieci usunął, zapłacił za kontener 800 zł, zapłacił za sprzęt i ludzi, którzy to robili, chyba w osobach, trzy osoby to uprzątało. Tyle chciałem. Bardzo proszę, panie radny. Panie radny Dominik, pan nie jest od grzebania w śmieciach. Pan jest radnym. Takie czynności proszę zgłaszać następnym razem funkcjonariuszom i oni będą dochodzić, kto jest winny zaśmiecaniu. Natomiast pani wójt, co ja tu chciałem powiedzieć?
Nie przypomnę sobie. No dobrze, to ja się zabiorę głos. Szanowny panie radny, ja cenię każde zdanie, nawet jeżeli jest bardzo odmienne od mojego, pod jednym warunkiem, że jest merytorycznie uzasadnione. Poza tym doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że Rada Gminy to nie jest chór kościelny i nie zawsze musi śpiewać jednym głosem. Także pojawiają się i mogą pojawiać się zdania odmienne, pod warunkiem, że są merytorycznie uzasadnione, nie zawierają treści obraźliwych, a przede wszystkim w oparciu są o fakty. I bardzo bym prosił o wzięcie tego do siebie na przyszłość. Ja chciałbym tylko jeszcze odpowiedzieć. Bardzo proszę. Że to nie ja zacząłem tą dyskusję, bo to nie była dyskusja merytoryczna. Tą dyskusję zaczęła pani wójt. Nie, panie radny, pan zaczął, umieszczając na jednym z portali internetowych te informacje. Ale to jest mój portal i ja mam prawo na nim publikować, co tylko zechcę. Którzy telefonowali. I pisałem tam prawdziwe informacje. No, nie zgodzę się z panem. Jeżeli złamałem prawo, proszę złożyć doniesienie do prokuratury. I takimi rzeczami nie zajmować się na sesji. Bo to jest marnowanie naszego czasu. Bardzo proszę. Ja, jeśli można, ale to ja bym chciał, panie przewodniczący, z innej beczki. Można tylko... Może być z innej. Z innej beczki. Ja chciałbym... Ma pan głos, byleby. Chciałbym po prostu przytoczyć troszeczkę takich rzeczy odnośnie ochrony przeciwpożarowej z naszego gminy. Chciałbym podzielić się informacjami takimi, że na naszej, w terenie naszej gminy są trzy jednostki. Jedna jest jednostką z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dwie jednostki są takie, ochotnicze, takie trochę słabsze, aczkolwiek no, Marcinowa Wola i Rydzewo, coś tam zaczyna się odbudowywać powoli. I chciałbym przedstawić takie informacje. Wczoraj akurat uzyskałem to od komendanta i prosił mnie, żeby to przekazać, że w 2016 roku przewidywana dofinansowanie na te jednostki 3 jest to gdzieś, jak wszystko ładnie pójdzie, w granicach 120 tysięcy dostaniemy pieniędzy, tak? No, tylko to są pieniądze na rzeczowe. Na przykład Straż Pożarna w Miłkach z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w którym ona jest, dostanie, już jest zapewnione 21 750 000 i to są na zakup poszczególnych takich urządzeń, na przykład jak kamera termowizyjna, później zestaw poduszek wysokociśnieniowych, wysoko podnoszonych, to także też tutaj jest zestaw. I pierwszy raz, na przykład następna kwota, która tutaj będzie, to jest 13 300, to jest na jednostkę ochotniczą w Marcinowej Woli i w Rydzewie. To jest pierwszy raz takie dofinansowanie komendanta głównego, gdzie możemy pozyskać jakieś tam pieniądze. I w ramach tego to zostaną na przykład kupione do Rydzewa i do Marcinowej Woli, to czy tam kominiarki żaroodporne, prądownice, linka ratownicza, tłumice, węże pożarnicze, także tutaj i dwie radiostacje nasobne do jednej i do drugiej, po jednej radiostacji. I jeszcze jest taki, jak komendant wczoraj stwierdził, koncert życzeń, gdzie jest to teraz pula takich pieniędzy na jednostki. Akurat też tu będzie pieniądze takie będą konkretne, można powiedzieć 42 500 na Marcinową Wolę i na Rydzewo, jeżeli to przejdzie, to jest takie to tam będzie zestaw PSPR-1, to jest do ratownictwa medycznego torbę, 4 aparaty powietrzne, piła do stali, betonu. Ewentualnie no, z tego coś może tam jeszcze uciec, ale to mówię, no to tutaj taki komendant mnie zobowiązał do przekazania informacji, że jak wszystko dobrze pójdzie, to gdzieś w granicach 120 tysięcy rzeczowych po prostu dostaniemy. No plus jeszcze samochód do OSP Rydzewo będzie jakiś tam używany, no też jest już stosunkowane pismo, to także mówię, no tutaj tyle chciałbym przekazać, że na dzień dzisiejszy z pewnych pieniędzy, które dostaniemy z Krajowego Systemu ten to jest 35 tysięcy 50 zł, to już jest, te są pieniądze pewne, a te 85 tysięcy to z tych jeszcze coś może po prostu tam być pomniejszona jakaś kwota, także no mówię, to tylko tyle chciałem informacji przekazać dla Rady. Wypalanie zabierzecie w chłop? Wypalanie łąk? Zabierzemy jakieś na wypalanie. Miejmy nadzieję, że wypalanie łąk nie będzie już takim uciążliwym tematem, jak zawsze jest, bo gmina Miłki, no jesteśmy w czołówce w powiecie, także miejmy nadzieję, że będzie coraz mniej. O, mówię, to taką...